1 grudnia i rozpoczynamy pierwszy vlogmas 2022. Ze względu, że nie było mnie jakiś czas, a dokładnie 2 miesiące, bo 2 miesiące nie nagrywałam nic i po prostu trochę zostawiłam mój kanał bez filmów, to teraz mamy grudzień i teraz wracam z vlogmasami, które nagrywam co roku od roku 2018. Nagrywam te filmiki co roku właśnie od 2018 i rok w rok nagrywam i wiecie, że jeden dziennie i były takie lata, gdzie naprawdę się trzymałam tego i non stop wrzucałam te filmy, ale nie obiecuję, że tak będzie w tym roku i że w tym roku będzie to takie regularne, że wiecie, będzie dzień w dzień filmik o danej godzinie, ale nie zmienia to faktu, że będę się starała, żeby te filmy były, nawet nie żeby były codziennie, ale żeby były ciekawe i żeby właśnie się pojawiały. No i też nie było mnie 2 miesiące i trochę się zmieniło, na przykład przefarbowałam sobie włosy na różowo. Ale ogólnie jestem szczęśliwa, że w tym roku znowu nagrywam te vlogmasy. Mimo że miałam na początku plan trochę z nich zrezygnować, to się cieszę, że jednak wiecie, w tym roku znowu z tym lecimy. W tym roku kupiliśmy oprócz takiego zwykłego kalendarza, taki kalendarz dla naszych piesków. One są z TK Maxa. Ale mój siądź, panie, żebym cię nagrała. Siądź. Siadaj, siadaj. Ja wiem, jeszcze raz, odejdź drako, zostaw kalendarz. Także mamy dwa takie same kalendarze, już są obślinione. Drako, wypadł, zaraz dostaniesz. Tutaj mamy numerek 1, ale strasznie ciężko się to otwiera. I to jest taki jakby smaczek, można tak powiedzieć, dla piesków. Zobaczymy w ogóle, czy to będzie im smakować. Ale to na razie nie chcę wyjść. Będę teraz. Dobra, wypadło, ale ciężko było to wyciągnąć. To jest coś takiego, taki smaczek. I teraz damy to pieskom. Drako czy moje? Który pierwszy? A bo dobra, damy wam dwa na raz. To jeszcze drugi otworzymy. Tak wyglądają. Wyglądają jak czekoladki dla ludzi. Co, dobre? No tego nie zjadł. Siadł. Masz. I co, dobre? Dobre? No, teraz mi będziesz zjewać ręce. Jesteśmy na zakupach. Moja siostra kupuje kurtkę. Tylko, że trochę ode mnie odgapia, bo ma podobno jak ja. I nie wiem, w czym jej zazdrocia, to, że ma kaptur. Weź się obróć. Taki fajny. A ja ma i trzyma. Wróciłam jakiś czas temu do domu. Dobra, i teraz otwierałam ten dla psów, a teraz otwieramy taki. O, ja w ogóle w tym roku nie mam w ogóle kalendarzy, nie? Ogólnie mam tylko ten. I jakoś w tym roku tak nie mam takiego czegoś, że wiecie, że kupuję miliony tych kalendarzy, tak jak kiedyś, na przykład miałam ich 20, ale to była przesada. One tu po prostu stały pod ścianą. Ale tak, dokończając, one po prostu nie miały sensu, jak było ich tak dużo. Zajmowały za dużo miejsca i zajmowały za dużo czasu, także w tym roku mam tylko jeden i jest on przywieziony z Niemiec i tyle. Jest on z marcepanem. Tak, nie jest on jakiś mega dość duży, ale dobra, jednak jest trochę duży. I co, szukamy numerku, aha, tu jest. Jeden, ej, trochę się stęskniłam za tym, serio, za otwieraniem kalendarza wentowym. Mimo wszystko. Dobra, zrobię wam taki, zrobimy trochę bardziej z przybliżenia. No, trochę się słabo otwiera, bo się trochę psuje. I mamy taką czekoladkę, w sumie to będą tylko czekoladki. Ale proszę bardzo, tak to wygląda, jest to taka, jest to po prostu marcepan. Nie wiem, czy to jest sama czekolada z marcepanem, ale jest to marcepan, a ja lubię marcepan, także jest dobrze. Ja wam nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, jaka się dzisiaj rano wydarzyła, bo dzisiaj rano, jak rano wstałam, to... Jezus Maria, ja dzisiaj rano tak popłakałam ze szczęścia, naprawdę. Bo, nie wiem czy wiecie, ale jestem fanką The Weeknd. I że tak powiem, dzisiaj kupiłam bilet na koncert. I jakby to powiedzieć, jestem ogromnie szczęśliwa, naprawdę. Ja nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Ja nie wiem, naprawdę.
Strasznie się cieszę, jestem naprawdę szczęśliwa. Czekałam na to naprawdę bardzo długo i byłam tak zła, że jeszcze później ta trasa została tam odwołana, bo miało być w Krakowie. Miał być w Krakowie koncert i był odwołany. I jak ja się dowiedziałam, we wtorek to było, że nie, w poniedziałek, że jest trasa na Europę, to ja po prostu, ja nie wiem, ja to tak przeżywałam. Wciąż to przeżyłam. Ale dobra, pokażę wam. After Hours Still Down Tour i mamy PGE Narodowy, Warszawa, 9 sierpnia. I tu jest tak, środa, godzina 17. Także nie mogę się doczekać, serio. I tak, są to miejsca na płycie, już wam pokazuję. Tu mamy stadion i tu jest scena, scenę, a tu jest płyta. I ja wzięłam sobie na płycie. Także serio, jestem mega szczęśliwa. Po prostu wciąż nie wierzę. Jestem w trakcie montowania tego vlogmasa i powiem wam tyle. Miałam nie mówić tego, co zaraz powiem na tym vlogmasie, miałam to zatrzymać na inne dni. Ale stwierdziłam, że w sumie nie będę tego tak trochę też przetrzymywać i po prostu powiem. Jak wiecie, moi rodzice też mi robią kalendarz adwentowy jak co roku, który pokazuję też na moich vlogmasach. No i dzisiaj znalazłam w pierwszym okienku rano super wiadomość. I ja dzisiaj się za dużo dowiedziałam rzeczy, naprawdę, ja dzisiaj po prostu... Dwie rzeczy naraz, że tak powiem, z dwóch rzeczy dzisiaj naraz się cieszę i jestem szczęśliwa. Bo ta kartka, która tutaj jest, to jest bilet lotniczy. Po prostu ja pokażę to z bliska. Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja nie wiem po prostu. Ja nie wiem, czy wy widzicie tutaj, co piszę? Skąd, dokąd? Dowiedziałam się dwóch fajnych rzeczy, w których jestem strasznie, strasznie, strasznie szczęśliwa. Tak po prostu. To wszystko było takie niespodziewane dzisiaj, że ja cały czas nie wierzę.